Hej, 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 ludziska! W następnym odcinku zagrajmy Fallout 1.5 Resolution. Tak! Jestem szczęśliwy jak małpa w małpim gaju. W poprzednim odcinku... Czekaj! Porozmawialiśmy z doktorkiem, bo sprawę zapomniałbym. Leczniczy? To oczywiście widzieliśmy w poprzednim odcinku, więc nie będzie problemu. Więc tak, w poprzednim odcinku pewnie usłyszeliście takie coś jep łubudu. Taki metalowy odgłos. I zaraz wam chyba powiem, co to było. I potem zacząłem wyzywać na pchlarza. Tak. Cholerny pchlarz zwalił plachę z... Blachę z ciastem. No, ciasto akurat z kremem, więc trzeba... z kremem, więc... Powiedzmy sobie szczerze. Ciasto z kremem długo nie wytrzymuje. Więc trzeba je zjeść. Więc podjąłem się tego to zadania trudnego. Aby wyjeść całe ciasto. No i... Postawiłem sobie na poręczy fotela. Oczywiście nie na tym, którym siedzę, bo mam zwykłe krzesło. Ale na fotelu, który stoi blisko mnie. I nie zauważyłem, że mama wpuściła koty. Przez co... Grając nic nie zauważyłem i nagle tylko było... No ja sam słyszeliście. Łubudu. Aha. Atak. Dobra. Ja z wami nie walczę. Na pewno nie za pomocą kamyka. Odwal się. Nie dam dupy. Nara. Pa. See ya. Co mnie gonisz? Odwal się. No nie... Modliszki. O! W końcu zaczynam trafiać na modliszki, gdy mam, powiedzmy, odpowiedni poziom. A nie gdy, kurde, mam poziom ze 30. I chodzę z miotaczami ognia, z działkami obrotowymi, wtedy spotykam modliszki. Ile mają życia? Tego to cholera wie. Najstarsi górale nie wiedzą. Dobra, pobiegnijmy tutaj. A dziewna mnie w... Au! Au! Nie! Nara! Dziabie mocno. Bardziej niż przypuszczałem. Tak to się nie debawił. Szczurza dziura. 13, no może być. Na co trafimy? Aha, miło. To pal. Kogoś nawet na ten pal. Trochę w inny sposób. My w Polsce kiedyś to robiliśmy lepiej. Tak. 0.14. Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, to niech sobie włączy na przykład filmik na YouTubie. Jak to się zwało? Na pal wbijany, ale ta słowa mi zabrakło. Nie jestem pewien, czy to najlepszy pomysł. O, karabin.
No to się skończy źle. O, może nie karabin, ale bije mocno. I dużo. I trafia. Leży. Ale mu przyrżnąłem, dobrze. Po oczach go! Tak, tylko trzeba się trafić. On tam, no oczywiście, że stanie. I przyrżnie mi jeszcze mocniej. Już mi oddał. On jest lekko ranny, tak mu przyrżnąłem. Brawo ja. Wiecie co? Czytajmy, dobrze? Mam co? Takie coś trochę... Dobra, nie, on się wypcha, nic nie chce od niego. Ty, gówniarzu. Widzisz dziecko, które ucieka. Okej. O, szeryf to kiedyś był. No to jest... To wracam, nara. Domyślam się, kto to może być. Kobieta. Aha. Dobra, w sumie też mogę. Kolej, człowiek ostatnio za dużo chyba wylagrał, bo mi się... Spację próbuje wciskać, żeby wysiadkować na tym. Najemnik. Czyli będą dwie frakcje, tak jak było tam wspomniane, nie? Mężczyzna po prostu. Tu jest... Też mężczyzna po prostu. O! Koszyk sardowy. Kobieta. A skąd ja mam wiedzieć, że ty nic nie masz, co? Powiedz mi, skąd ja mam to wiedzieć? O, może masz coś? Schowałaś? O, ile kwiatów. Przydadzą się. Będę czerpiał na mocną ślepotę, ale... Kitam. Mam nadzieję, że nic nie zacznie zaraz do mnie strzelać, bo... Wolałbym jednak nie. Po prostu. Bo już znajdziemy do tego gostka... Tą rodzinę. Bo mówi coś, że na południu najbardziej, nie? I dom był. Stań, kobieto. Dobra, kobieta. Po prostu. Spoko. To ściana, a to jest facet. No dobrze, zostawiam cię już. Czyli prawdopodobnie tutaj. Teraz sprawdzimy tu bardziej. Kobieta. O, tu jest jeden zestaw najemników. Zestaw małego najemnika. Teraz trzeba znaleźć drzwi. I to jest, czasami jest problem w tych grach. O, są drzwi. Albo nie. Halo? Nie, tu są drzwi, dobra. Ciekawe. W sumie czemu nie, rodzinca się należy.
Dobra, zapiszę, bo jestem pewien, czy jednak mi łba nie odstrzeli, jak wejdę. Wiecie, nigdy nie możecie pewnie, to jest Fallout. Okej, na razie mi łba nie odstrzela. Słyszałem, co się przyda. Co to jest? Rat? Zamknięte. Pytanie, czy... amunicja przeciwpancerna. AP. Bardzo dobrze. Dobra, pewnie teraz będzie chciał to śmiechę podstrzelić. Okej, już. Wyszedłem, pasuje? Ale trochę amunicji zgarnąłem. Tak, przeciwpancerne. No i tu weź gadaj z takimi. Broń, może jakieś... Coś ktoś tutaj sprzeda? Mi? Być może. Aha. Nie jestem pewien, czy ten tekst mi pasuje tak dokładnie do tej osoby. No, spróbujemy się dowiedzieć w inny sposób. Właśnie. Ale są w tym dobrze. Dobrze powinni być, raczej. Będę musiał poinformować. Mhm.
Dobra, pohandlujmy. Może taniej to będzie u ciebie? No, trochę taniej jest, ale... Na pewno nie jakoś super fajnie. Może posprzedawajmy to, co mam. Dwa te, to będzie jakieś 20 dolców. Ten nóż trochę do dupy jest. 60 dolców bierzemy. 60 prosimy. Dobrze. No to jest warte... No, kilka stówek. Dobra, to moja oferta. Nara. Tu nic więcej nie widzę. Sprawdźmy więc tutaj. Może tak jeszcze... 0,16. Wiecie, jakby ktoś miał mi zamiar łeb odstrzelić, to... Ja jednak wolę mieć go na swoim miejscu. No, wiecie... Jakiś taki przywiązany do niego jestem. To jest jakiś barman. Aha, no dobra, rozumiem. Rozumiem! Rozumiem! Coś czuję, że... Właśnie. W sumie dobrze mnie tylko pieprzyła, nie odstrzeliła łba, no to wiecie. Klinika. Elo, elo, 350. No tak jak podejrzewałem. Najemnik? Najemnik. I to samo? A trzy razy będą strzelać? A zamknięte. Możesz ty. A, Jezu. Ale upierdliwy jest gość. No dobra. Nic o gościu się nie dowiem, przynajmniej chwilowo. Czekaj. Nie, dobra, zdawało mi się. Coca-Cola. Ciekawe, czy to działa tak jak w wujce. Muszę sprawdzić. Użyjmy tego i rzućmy kapsle. No nie, no. No, to jest wredne. Powinno prowadzić do czegoś. Do tego, żeby wyskoczyło sobie napój. Widzisz dziecko? Co z nim zrobisz? Przestraszysz. Wow. A, tu jest myszka. Dziwne, coś mi myszka uciekła. Okej. Tu więcej nic nie widzę. Co to? Jakiś rozwalny stół. Jakiś brązowy ten piesek. Jest psa. Wygłodzonego psa nawet. Czyli mięso tego by mi się pewnie przydało. Suszone. Pusto. Tutaj? Jezu, jak się przestraszyłem, że już goście chcą mnie ten. 0,17. Już 20 minut nagrywam? Kiedy? O, jakaś broń dobra. Nie mogę drzwi otworzyć? Wyłamać, znaczy się? Ciekawe, czy mogę jeszcze to zrobić w taki sposób, jak bym chciał.
O, co za rasa? To kapsi, no dobra. Głupie by było go zatłuc od razu. Dostałem kluczyk? Dostałem kluczyk, dobra. 3.11, no to jest zdecydowanie lepiej. Brrr, hał. Ale z ciebie słodki psiak. Faktycznie. Na siebie. To coś wiem, że to na dzień dobry się może skończyć źle, więc to weźmiemy. Ty potworzy. Nie no, damy, przecież nie płaciłem stówy za to, żeby kurde nie działał, musiałem go zatłuc. Kundel. Kundel bury jest trzeci poziom i możemy brać profit. Człowiek skała. Gładka gadka. Koci wzrok. Orientacja. Tylko jaka? Pierwszy w kolejce pojmowanie. Pojętny uczeń. Szybkie kieszenie. To i teraz. Twarde pięści. Wrodzona ostrożność. Zwiadowca. To bucha bystry wzrok, jakoś tak się nazywało, nie? Złodziej. Znaczy tak. Albo nie. Orientacja, to było to. Tak, to się może przydać. Na początek. Wiecie co, weźmiemy orientację na początek, wiecie. Jestem pierwszy raz w tę grę, więc ciężko mi się też ogarnąć, jak tu są pozmieniane rzeczy niektóre. Więc weźmiemy to w taki, a inny sposób. Potem weźmiemy sobie pojedynczego ucznia. Plus 15% do zdobywanych punktów. Tak, to będzie dobry pomysł chyba. Choć z drugiej strony 15% to też nie jest jakoś super dużo. Pojmowanie... Nie, to jest orientacja tutaj. Okej, okay, teraz będziemy wiedzieli więcej. Zwiększmy sobie może... Tylko czy walk... A, bo na razie niech te punkty sobie są. Jeśli nie wołają. Weźmiemy zapalniczkę, bo czemu nie? O, nożyk. Sprzedamy. Repair. Rozpruwacz. A właśnie, czy mogę z tobą pogadać bez tyłu? Kundel siada. I patrzy na ciebie, mardając łogone. Okej, okay. A czy mogę tu sobie opcje walki tutaj? Też mogę i to bardzo dobrze. Najlepsza broń. Nic. Najlepszy pancerz. Ciekawe, to mogę kliknąć, a tu nie. On ma więcej HP ode mnie! Obrażenia 4. Punkt akcji 10 na 10. Inne. Zmienimy sobie do ustawienia. Ciekawe jak możemy. Seria. Nie da się? No jak się nie da serią? Seria dziabnięć. Mam, mam, mam. Tak. Byłoby dobrze. Ucieczka. Jak będziemy to przeszło bez broni, to bardzo nie ma odległość. No dobra, to nie będzie to. Najbliższego, tak. No dobrze. Jestem zadowolony z tego. No. Mam pieseła. Nie zawaham się go użyć. Wiecie co, poczekajmy sobie tak dobę i polecimy do tego gostka. Ale moment. Pip-boy.
Automapa. Gdzie ja tu mogę przejść? Wiecie, chciałem przejść, aby... No co, nie mogę przesunąć już, ja? To smutne. Biegnie? Biegnie. O, nie zauważyłem tych. Korzenik sardowych. Okej, okay, jeden korzeń. I drugi korzeń. I tu możemy przejść do czegoś innego. O, właśnie. Tu jest inne przejście. Sprawdźmy to. Pewnie to będzie ten drugi gang. Najemnik. 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 Dziecko też będzie spierdziła pewnie. Ćpun. Ciekawe czy... Nie. Ćpun. Ćpun. Wow! Co tu się... Czekaj. Nie ten guzik. Wczytaj grę. No dobra, wczytajmy to. Tak na szybko. Okej. Okay. To tutaj. Dobra, masz się, wypchaj. Pieseł. Ej, no otworzyłem przecież. Tak. Dobra, dałem mu mięsa dużo. Blisko mnie, dobry piesek. Więcej nic trzeba zmieniać. Teraz weźmiemy C i weźmiemy orientację. Okej, okay, to zostawiamy. Bierzemy OK. Lecimy dalej. Lecimy na Szczecin! Tak jest. W sumie tędy będzie bliżej. Tak się wydaje. Przynajmniej. Ale nadal tu siedzisz. Taka barykata, co? Zapiszmy. 018. Mamy pieseła. Zobaczmy, co tam tu się mówi, bo ja tego nie wiem. Tutaj pies jeszcze jeden. 019. Łapie! Więcej nie będzie dialogu? Bo ja tak trochę ominąłem to. Czy jest możliwe? Nie, dziwne. Jakiś stary mężczyzna. Dziecko, które ucieknie. Kobieta, każe mi spadać. Facet, tak samo każe mi spadać.
No właśnie. Nie, dobrze, dobrze. Przepraszam, Alex. Ja tego zgubiłem. No w sumie też można by było tak. I jeszcze tutaj to weźmiemy. Właśnie w sumie. Czy mogę z tobą pohandlować? Nie mogę. No nic, trudno. Stary, masz trochę datku ode mnie, kij tam. Jestem dobrym człowiekiem. Ćpun, który... Mały lata nocą. Ciekawe, czy to nie jest jakiś easter egg. Że mały lata nocą, to może coś znaczyć. A równie dobrze może po prostu być... Ot, tekstem. O, młodą dziewczynę. To coś może tu być. Zapiszmy. 020 Katrin. Chciałabyś zarobić na te kapsle. Ale se daruję. Może znajdę jakiś sposób na to. Może jakiegoś doktorka znajdę kiedyś? Korzeń. Brakuje mi kwiatów. Zobaczmy, ile tego mam. 5, a korzenie... Też 5. Nie no, w sumie równo. No ty jesteś... Ćpun. Nem. Ćpun. Nem. Zobaczmy tutaj jeszcze. Ty, mam łopatę, więc może... O! Dobra. Jeżeli mi się to uda i pozwoli mi, to się sam przekopię. Będę co prawda cholerną hieną cmentarną, ale... Wszystko się łopata nie zdaje obrażeń. W sensie nie można ją walczyć. 0,21. N? Nie. Jak to było? B? Tak. Ja sam tym się zajmę. Wyjdzie mi taniej. O! Widzicie? Już trochę zarabiam.
tak zwykle było, że po trzech rozkopanych grobach dostawało się profit w dwójce. Ciekawe, czy tak samo tu jest. Zobaczmy, jak tu są profity. Daj mi trochę miejsca. No dobra. Gdzie to? Jak to się sprawdzało? Pip-Boy. Nie. C. Tutaj. Orientacja. Kojatka, finezja, karma. Już mam chwilę cmentarną. Właśnie. Tu jestem nowodzienny lubiany. Tu jestem akceptowany. A w Sedit. Obojętny, bo tam się nie trafiłem. Dlatego. A, wiem co zrobić. Nagrobki przeczytać. To będzie ważne. Na pewno tam... jak mi się nazywały? Wygrzew. Mentalny... Oj, przepraszam. To na umysł były. A w tym? Flaraj, trochę kasy. Spoko. Jeżeli miałem płacić 21, to bym chyba oszalał z gości. To Lucky Atom. Szczęściarz Atom? Bo jakbym powiedział szczęśliwy Atom, to by nie pasowało, bo... Szczęściarz, a szczęśliwy, no to jednak jest... noże do rzucania ostrzone laserowo. Panie. Się powodziło kiedyś. Co my tu mamy? Trochę kamieni S.A. Granit S.A. dokładniej. Więcej kamyków. O, tam coś stoi? Jestem silny, to jest też jedna, powinien być jeden silna. O, to trzeba cię przeczytać. Dobra, zobaczmy sobie. Maria. Ciekawe, to są zdarty napis. Nieczytalny. Doktor Mapetter. Czy jakoś tak? Spoczywaj w spokoju, Sydney. Cooper pijaczyna. Fajnie. Eni. Przyn pusty. Sheriff Frank. Tutaj? Przez czas pogody został zdarty. Ewy, żona Franka. No i sprawdźmy ten list. On posiada taki sam gorący zapach jak grób, w którym leżał. Nie mogę tego przeczytać. Szkoda. Sprawdźmy tutaj. Fly. Lataj. O, jakiś barman. Dziwne takie ścięcie czasami mam. Właśnie, co jest? Mam piwo, wódę i rum. Wszystko weź jak kapsli. Jezu drogi, coś ty oszalał. Dobre. Nara. Stary. Ty se w kółki lecisz. To było? X. Tak. Daj mi trochę miejsca. Sprawdzimy tutaj. O. Kto to? Dzieciak. Który... Ble, bla, bla, hał. Aha. Okej. Okay. Pies. Człowiek pies. Dzieciak pies. Cokolwiek. Ćpun. Ćpunka. A swoje moją życie. Nie. O! Tego się nie spodziewałem. Hmm.
Knara! Jaki to ma opis? Aha. To niech się smoknie w życie zasadniczo. Cipun. Okej. Okay. O, co to jest? Wygrzew. W takim miejscu. Bro. Spadł. To śpi! Kurde, ty masz problemy. Trzeciego świata normalnie. Chyba to niewyraźnie powiedziałem, mam wrażenie. No, tu jesteś. Było. Czas przeszły, dokonany. Czy tu coś... Nie, nie mogę. A w tym? Nie. Tylko się mogę przyjrzeć. Samochód. To jeszcze sprawdzimy. Wieść puna. Ćpuna. I więcej ćpunów. Zrobimy zapis. 0.22. Elo, elo, 350. Cóż, nie spodziewałem się tak wyczerpującej odpowiedzi. A może drugie? Aha, to dokończę rozmowę. Byłem ciekaw, co się stanie. Myślałem, że będzie jeps i leżymy. Ale nie. No, patrzmy, że stety albo niestety. Właśnie.
No zobaczmy tak. Czyli nie mogę się dowiedzieć, co mam zrobić, tylko mam zrobić to od razu. Może jakąś ten... coś skupić. No dobra, pohandlujmy może. Nie mogę tak? No właśnie. Jednego sobie sprzedam. Tole sprzedam. Zapalniczka może się przydać, kto wie. Pistolet na opartego też. To zostawiamy. To jest moja oferta. W ogóle bez komentarza, co? Wczytaj. Przebiję się przez to i się zobaczymy przy sprzedawaniu, okej? Okej. Teraz powiedzmy, że to jest lepsza oferta niż po prostu jej to dać. Chyba się zgodzicie ze mną, co? Dobra. Zobaczmy, z kogo tu mamy? Ćpun, tu ten. Pogadajmy może z tym ojczulkiem, gdzie on jest, tu gdzieś. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak. 50 minut nagrywam. Zobaczmy, czy mogę coś tu pogadać z nim. 0.23. Dobrze. Chodźmy tutaj. Poczekajmy ten dzień. Nieszczęsny. Biegniemy, biegniemy. Tutaj, teraz. To pewnie ćpuny tutaj leżą. Z. Nie mogę tu odpoczywać. No wiecie, to chamskie trochę. Nie, tutaj, tędy. Szkoda, że nie mogę z tego miasta wyjść, powiedzmy tam dołem, albo z lewej strony.
Ale nie, po co? No, poczekajmy sobie teraz tak do rana. O, gdzie on tam może być? Faktycznie, co to znaczy nie ma, bo myślę, że byłoby coś zaznaczone w taki czy inny sposób, prawda? Chcę do południowej części. Tak, zgadza się, chcę tutaj. A, weźmiemy może tą. Ich jest 3, 6, tak? 3, 11, no to jest trochę lepsze. Dzięki, stary. Czy mogę z tobą porozmawiać? No dobra. No to robię rząd i spierdzielam stąd. Czy, nie wiem, czy uda mi się jakoś zażegnać ten, powiedzmy, kryzys. Chciałbym. 024. No, oby teraz to przeżyć. Dość się nam tam trochę zajmie. Trzeba uważać na... Właśnie. O! Nie chcę... W żadnym wypadku nie chcę spotykać ich, przynajmniej chwilowo. Ja bym spotykał, wiecie, jednego, dwa, to jeszcze jakoś, ale tak... Dziękuję, obejdzie się. Wioska, no to za dużego wyboru nie mam, prawda? Gdzie jest staruszek? Tu jest staruszek. Mojej skromnej filii kurierskiej, Jezu drogi. No, trochę, powiedzmy, że połowa za psami się zwróciła już. Mało mniej. Dostanę więcej punktów doświadczenia. Nie jestem taki bezinteresowny. Skill Dex. Tu powinien też jeszcze zmienić. No tak, skradanie, kradzież. Nauka, to jest tylko dobre u mnie. Pozwiedzajmy, co? Albo nie, chodźmy tu jednak, spróbujmy to jakoś zrobić, a potem polecieć na dół jeszcze. Ciekawe, jak daleko można, bo nie mam pojęcia. Możesz ty. Chociaż są szczury, to ja im dam radę. No, który zechce imprezy? Tak jest. I o nie no. Tak. Tak. Exp. Exp leci strumieniami. Leżeć. Pieseł, bierz go. Tak jest. Chodź tu, ty szczurze synu. Gin. Demon zniszczony ze mnie. Gin. Gin. Może nie w ten sposób. Pieseł, bierz go. Tak jest. Dobry pieseł. Dobry szczur to martwy szczur. Ale trzeba go trafić. Pieseł. Dziabaj go! Ma 3 hapeki, ale zginie z mojej ręki. Nic mnie nie powstrzyma! Gin! Gin, mówię! Pieseł, bierz go! Tak jest! Szkoda, że nie można z tych szczurów mięsa wyciągać. Powiedzmy, nie ma, nie dodali jakiejś tej... skryptu, który odpowiadałby za jedzenie i tak dalej, nie? Powiedzmy, trzeba było mieć ileś tam jedzenia, lub powiedzmy po drodze by się to zdobywało, to... O, szczury, spoko.
Do mnie, szczurku, którego trafić nie mogę. No raz trafiłem. Pieseł, bierz go. 25% to ten trafienie, to... Tak będzie chyba już bezpieczniej. Rzut, uderzenie, okej. Kundel. Nie gryź mojego kundla! To mój kundel. A mój kundel to mój kundel. 20 HP? To są twardsze mendy. Oberwał, ale nic mi się nie stało. Ale jaja. Następny? Wiecie, ja się nie będę za bardzo ten. Tak jak podejrzewałem. 53%. Lepiej. Bo jest słabszy. Lezie następny. Ładny cios, milordzie. A, piesu się zaraz rzuca. Aż szczur biegnie do mnie. A ja mu... Mu, to jest mocniejsza bestia. Jeden punkt. Nie, ludzie, tak to na życie to my nie zarobimy. O Jezu! Co to? Miało być. Wymach tylko, dobrze. W takim razie... Nie wiem, czy tej broni białej trochę nie rozwinąć. Znaczy, super mod też nie jest zły. Co to tak? Walka wręcz i broń biała. Do tych 70 rozwinę, myślę. Tak, to jest dobry pomysł. Retorykę też może trochę już. Bo tego nie ma za dużo, do 50 myślę. Albo na jeszcze więcej. 70. O, powinno wystarczyć na długi czas. 47. Trochę lepiej. Wow, co to był? Krytycznie, 2 HP. Aha. To czemu grzmotnął? A ten odgłos był podobny jakby walnąć, nie wiem, z jakiejś rurki. Do mnie, moje szczurki! Czy to jest jakiś mocny szczur? Nie! To osoby szczur! Zjedzony! Gin, szczurze! Zdech szczur! Te szczury to potrafią. Ich... To jest ich... najlepsza sztuczka. Zdech szczur. Wiecie? Jep. Jep. Tego się nie spodziewał ten szczur. Przebrzydły. Giń! Giń! Rozpaćkany! Har har! Bo jesteś piratem. Ej, co jest? Hor hor! Nie trafiłem. Dziabnął mnie w kostkę! Bierz go, pieseł! Doskonale. Trochę expa, zawsze spoko. 18. Może poczekajmy tak do rana. O, właśnie. I chcemy do południowej części dojść. Zdecydowanie. Klinika... A chodźmy tutaj jeszcze. Spróbujmy z nim porozmawiać, a potem porozmawiać z tamtym. 0,25. Aha, myślałem, że może coś by dodał, jakąś robotę. No nie wiem, cokolwiek. Zobaczmy.
Dobra, tylko gdzie on może być? Na jego terenie, nie? Jakiś żebrak. Ta, to ten będzie pewnie. Tak, George. Zobaczmy. Spróbuję mu dać mu tę cholerną kasę. 0,26. No właśnie. No spróbuję. Godzina 3 minuty. Tak trochę średnio. Północnej. Dobra, ludziska. Robimy zapis i oczywiście się będziemy żegnać, bo w sumie trzeba. No wiecie, godzina tego typu rzeczy, nie? Więc no ten tego... Cześć!